Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Moi drodzy, zaczynajmy sobie kolejny odcinek z tej gry. Jedziemy korwetą policyjną. Wow! Go! Ojej! Właśnie, jak się ma korweta policyjna co do zwykłej korwety? Zaraz to sprawdzimy. O, ale fajnie się nią jeździ nawet. Trochę ociężale skręca. A może mi się tak wydaje, ale brzmi i przyspiesza naprawdę spoko. Pamiętam, że właśnie w Need for Speed Carbon korweta była najlepszej przyspieszającym samochodem. Cholera, będzie na styk. Nieźle. No to teraz rzeczywiście jest ciężko. Korweta nie skręca jakoś masakrycznie, a tutaj rzeczywiście trzeba się śpieszyć. No, mieliście rację co do tych bramek. A to jeszcze nie jest koniec tej całej serii wyzwań, moi drodzy. Wow, może być ciekawie. Powiem wam, że dopiero co się przesiadłem z kierownicy, bo grałem w The Crew. I na... What the fuck? I na padzie naprawdę teraz jest dziwnie. No nie wiem, tak jakby mniej wyczucia przy skręcaniu, coś takiego. Ale dziwnie się go trzyma po przesiadce z kierownicy. Takie moje przynajmniej wrażenie. Ale ogólnie to powiem wam, że... No nie wiem, tak jakoś bardziej przyjazne dla mnie jest sterowanie padem. W sensie... No łatwiej jest, szybciej możemy skręcić w grach arcade'owych, tak? A na kierownicy to jednak tego ruchu trzeba wykonać więcej, to się przekłada na czas. Ale z drugiej strony można też precyzyjniej skręcać i dodawać gazu. I myślę, że po odpowiedniej nauce jazdy na kierownicy właśnie można wymiatać. No, teraz poszło znacznie lepiej, już czas mam pod dostatkiem. Zdaje się, że najtrudniejsza jest pierwsza bramka. Bo później to już mamy trochę tego czasu, zapasu w sensie i już jest coraz to łatwiej dojechać do kolejnych. Chyba, że to jest też tak skalkulowane troszeczkę, że później będzie coraz trudniej. Ale na razie jest spoko pod tym względem, naprawdę. Tylko co, ja tu żałuję, że nie można włączyć kogutów. Chciałbym pojechać na sygnale sobie, jeśli to jest korweta policyjna, no halo. Z tyłu mamy przecież jeszcze światła, z przodu pewnie też, jakieś są tam ukryte. Jedzie się całkiem spoko. Nie wiem, czy to jest... czy ta korweta, wiecie, którą można sobie kupić w karierze, śmiga tak samo jak ta, ale jeśli tak, to naprawdę się co do niej pomyliłem. Chociaż wątpię, te samochody policyjne są ulepszone i troszeczkę jednak szybsze, tak mi się przynajmniej wydaje. 83%, więc chyba zmierzamy już do ostatniej bramki, która będzie jeszcze kawałek dalej. Oj, trzeba skręcić ostro. I... Hamulców to ten samochód w ogóle nie ma. Trzeba używać speedbreakera albo po ścianach latać. Ale brzmi naprawdę przekozacko. Zobaczcie, tu mamy jeszcze na spoilerku lampy, wiecie, te sygnalizacyjne, to jest ciekawe. No dobra, jestem szalenie ciekawy, jaki będzie teraz samochód. Które to już wyzwanie mam tak w ogóle? 50 na 68 to już, oj, powoli zbliżamy się do końca tej gry, tej serii, ale spokojnie. O, no jak to się mówi, gruszka. Co mam zrobić? Bounty, no. O Boże, jak tym się dziwnie jeździ, tym się driftuje strasznie. Gdzie ten gliniarz? Nie wiem, chyba zapadł się pod ziemię. Ja pierdzielę. Co to za pole jakieś takie żółte? Pole gry. Ja pierdzielę, zobaczcie skąd światła lecą. Ależ dziwne. Aha, i ten... ogień leci z tej rury takiej wielkiej, wystającej u góry. No to dosyć oczywiste niby. A ciekawe jak się rusza tym wozem, tą maszyną. Wow, nawet całkiem dobrze. Z czym ja miałem tam problem? A, był ten pick-up,
taki paskudny właśnie przy tym ruszaniu. Do tego w ogóle nie dało się ogarnąć. Był tam jeszcze jakiś inny samochód, taki strasznie, strasznie ciężki. Wow! No ale śmieciara rusza naprawdę spoko. Co jest dziwne, powinno być odwrotnie trochę. Pick-up powinien dużo szybciej ruszać niż śmieciara. No i niestety minusem tego samochodu jest to, że nie możemy się przycisnąć pod ciężarówką. Dobra, musimy nabić bounty, tak? Kupię kilka tych batoników i będzie. No bez jaj, ale trzeba tu gdzieś pojechać, choć powiedzmy tutaj. O Jezus, ale hamulce to są tragiczne. Za to przyspieszenie, wiecie, przyczepność na starcie jest spoko, naprawdę nie ma się co przyczepić o to tutaj. Kurde, ile ich się tam nalęgło na tym skrzyżowaniu. Samochód nieziemsko driftuje, bez jaj. Dobra, czekamy na tego z tyłu, może mnie zauważy łaskawie. Dobra, jest. Zrzucamy z pursuit breakery. Tamten się wycofał, no nie. Fuck. Co to było do cholery? What the fuck? Ej, o co chodzi? The hell? Co jest? Odkryłem buga jakiegoś. Ale jaja. Okej, chyba mam pomysł, jak wykonać szybko to wyzwanie. Bo muszę tutaj pursuit breakera ogarnąć. Jezus, a tu się samochodem dziwnie skręca. Poza tym ma skłonności do wywracania się. To jest główny problem tego auta, naprawdę. Auta. Głupio tak mówić auto do tego monstrum. Tego się nie da zatrzymać praktycznie. Zobaczcie, ja tu pcham wszystko dosłownie. Bez kitu, ale to mi się podoba. Tylko właśnie, wywraca się na dach, to jest główny problem. No dobra, ale pojedziemy sobie tutaj. Mam nadzieję, że ze mną pojadą. No chodźcie, chodźcie. Kurde, nie pojadą wszyscy. No dobra, może tylu wystarczy. Cholera. 7 tysięcy, o już 35 tysięcy, jak ładnie. 43, ekstra. Jezus. I co teraz? Okej, okej, spadam. Super. Okej. No chodźcie, chodźcie. Kurde, no nie przyjdą tu chyba. Teraz ich zgubię i tyle z tego będzie. Dobra. 44 tysiące. Jeszcze tylko raz by taką akcję zakręcić i już by było prawie spoko. Nie. Yeah. No dobra, to jedziemy na stadion. Już widzę, że tych jeszcze radiowozów jest trochę. Że prawdopodobnie mają wsparcie. Oh yeah, nic mi nie zrobisz, koleś. Nitro ładuje się tutaj bardzo długo i zużywa się bardzo szybko, niestety. Jedziemy tu. Żeby tylko za mną tu przyjechali, do cholery. Wiem, co zrobię. Okej, no chodźcie, chodźcie, więcej, więcej, więcej. Tak, tak, tak! Gdzie jeszcze? 56 tysięcy, nieźle. Ale jeszcze mało. No to może pojedziemy tutaj, zobaczyć. Rowery! O, tu. I... nice! Skaczemy na autostradę. 73 tysiące, jeszcze mało, ale mamy tu następny radiowóz na szczęście. Tylko jest taki problem, że czekamy na wsparcie, na więcej radiowozów do rozwalania.
Kurde, ten wóz naprawdę nieźle driftuje, to jest rzeźnia. Ojej! Kurde, te ciężarówki naprawdę są niezniszczalne. Ojej. W sensie te tiry, nie? A ten pojechał w ogóle dolno, co za gamoń. Kurde, tu nie ma już pulsu od breakerów. Muszę za nim jechać, bo mi zniknie. A następnych radiowozów już nie znajdę chyba. Okej, okay. I zdaje się, że zaraz ukończę moje zadanko. Uwaga! Hell yeah! Jeszcze nie? O kurde. 98 i uwaga, moje ostatnie słowo. No kurde. Muszę zawrócić. 99? Okej, okay. What the fuck? Dziwne, bez kitu. Dobrze, że po resecie nie łapią nas od razu. Dobra. Challenge complete. No to jedziemy gdzieś się ukryć chyba, co? Ciężko będzie ukryć takie wielkie padło. No ale spróbujemy. 45 sekund do wsparcia jest. To niedobrze. Ojej, ojej, ojej. Więc muszę jakoś dać radę. Nie, tutaj jeszcze go nie zgubię. No, może pojadę tu. Możesz ty. Dobra, zgubiony. Teraz się mogę tu ukryć. I yeah! No, gdzie? Hamuj, 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 tu, 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 tu. Okej. Yeah! Chowamy się, kurde. Poza mapą wszystko widzę, za duży ten pojazd jest, co? No nic, udało się. Fantastycznie, trochę mi to wyzwanie zajęło. Drugi raz, dwa razy podchodziłem do niego. Bo za pierwszym razem po prostu nie wykorzystałem potencjału tego pierwszego nalotu, że tak powiem. No dobra, kolejne. Tym razem bramki. No jestem ciekawy, jaki samochód. Mam nadzieję, że jakiś szybki. Lotus. Okej, może być. Lotusem jeszcze nie jeździłem w tej grze. Dawaj, Elis, pokaż, co potrafisz. Bardzo fajnie brzmi. Podoba mi się. A jak skręca? Oh jeez, bez kitu. Jak ten samochód jeździ? Zajebioza. Super, ej, naprawdę, gdybym grał jeszcze raz bez kitu, brałbym Lotusa. Świetny jest, naprawdę świetnie skręca. Wow, coś niesamowitego. Naprawdę, tutaj prawie nie trzeba hamować. Trochę tam hamuję. To z przyzwyczajenia głównie, bo tu nie trzeba. Po prostu jedziesz. Jest zajebiście. O, o! Okej, trochę się zagapiłem na mapkę, bo nie wiem, jak ten wyścig będzie przebiegał. I chciałem zobaczyć, jak tutaj na skrzyżowaniu będę skręcał, ale po prostu jadę prosto. Tak. I kolejna bramka. Muszę uważać na ruch uliczny. Bardziej. Nie będę się sugerował już tą mapką, tylko będę patrzył na... O kurde, jeszcze policja? Jeszcze korwety, no ładnie! I piąty poziom poszukiwań. Ciekawe. No dobra, ale nie dadzą mi szans. Naprawdę ten Lotus jest świetny. I... Ekstra, jeszcze im rozwaliłem wszystko. Zgubię ten pościg zaraz. Świetnie jeździ, bez jaj. Okej, okay, tutaj. No! Jak się rozpędza skubaniec. Aż mam ochotę zagrać jeszcze raz w Most Wanted i sprawdzić go w karierze, wiecie? Tak stuningować na maksa, jak się da. Zobaczyć, jak wtedy będzie śmigał. Wow. No na pewno dużych prędkości maksymalnych nie będzie osiągał, ale skręca no nieziemsko po prostu. Naprawdę świetnie się prowadzi. Przetestujcie, jak macie ochotę. Ja nigdy jakoś nie przepadałem za Lotusem. Ale... parametry jezdne naprawdę potrafią, sprawiają, że samochód nie da się nie lubić, po prostu. Dziwne, że rozwaliłem pulsud... O! Pulsud breakera nikogo tam nie rozwaliło. Dobra, 50... O kurde, to jeszcze nie koniec. Muszę się z tymi policjantami tutaj bawić. Niestety.
No ale nie jest nudno, co? O to chodzi przecież. No bo wiecie, jak się już robi takie wyzwania, ciągle to samo, to jest nudno. A tutaj mamy jakieś chociaż urozmaicenie w postaci właśnie takiego pościgu podczas nabijania właściwie czasu. 340 km na godzinę. Myślę, że o, da się spokojnie osiągnąć. Teraz zobaczymy. Wow, ależ to skręca, bez jaj. Zobaczcie, jakie prędkości tutaj na serpentynie. Most Wanted to jest... No mało którym samochodem można takiej prędkości osiągać w tym miejscu. Wow. Normalnie rozbijam się o wewnętrzne. Ja wiedziałem, że ten Lotus się prowadzi w Most Wanted też dobrze. Rowery! Ale nie spodziewałem się, że aż tak. Jeee. 89, świetnie. Bo wyjazd, no jak, po martwej strefie, koleś, jeździsz? Jak ja miałem przewidzieć, że ty pojedziesz prosto, no ej. I tu już będzie koniec, ostatnie bramki. Aha, to za zakrętem dopiero, no dobra. Zdążymy spokojnie, kurczę. Lotusem, nie zdążymy. I... Piękny shot na koniec. Co nie? Jedziemy dalej. Co tym razem? To teraz już chyba będą to takie seryjne samochody, a nie jakieś tam... O, musimy zgubić pościg. Takie wyzwania to Lucek lubi, naprawdę. Gubienie pościgu. Co to jest? Lotus znowu? A, no dobra, to wracamy do seryjnych po dwa razy. Oj, już piąty poziom poszukiwań, to nie są jaja. I jedziemy... Tu, zobaczymy, może tu się uda zgubić. Kurde, już ich zgubiłem. Ja się nie pierdzielę. Tylko, że tu chyba nie ma kryjówki. Oj! O co ja się rozbiłem do diabła? Ale się wystraszyłem. Dobra, jeszcze raz, bo tu mam inny sposób w sumie. Jeszcze szybszy niż teraz. Z daleka wygląda jak Hennessy Venom, albo jeszcze jakiś inny super samochód. Patrzcie, jak szybko zgubię. I uwaga. Kurde, nie chcą się zgubić? Nie, gubią się. Ja pierdzielę, widzieliście to? 60 tysięcy od razu. Nieźle. 25 sekund pościg. Mogłem jeszcze szybciej, gdybym lepiej przejechał. No ale i tak było nieźle. Jeee, no 39, dobra, niech będzie. Także widzicie, jest sposób. A zobaczymy, jaki będzie następny samochód. Co teraz? Bramki oczywiście, potem koszty zniszczeń. No ale nowy samochód, jaki będzie? Mercedes. Oh yeah. Lecimy. Właśnie, tym wozem... Wow. Świetnie się zbiera. Fajnie brzmi. Ale zbiera się kosmicznie, bez kitu. Niezły jest. Muszę go sobie w The Crew kupić, wiecie? W ogóle wszystkie tam samochody muszę kupić. Wow! To było dobre. I co? Nie da się driftować Most Wanted? Jak to się nie da? Da się. 5, ale to ten drift był dziełem przypadku, to nie były moje umiejętności, absolutnie. Ja bym chciał, żeby tak było, ale się nie da. Po prostu ja jestem za słaby w driftowaniu, przynajmniej w Most Wanted. Ale widzę, że tutaj, wiecie co, w tym Mercedesie bardzo zarzuca dupę. Naprawdę. Czuć to. Może to dlatego, że przesiadłem się dopiero z Lotusa Elisa, który nie ma dupy. Właściwie to jadąc Lotusem Elisem masz wrażenie, jakby ten samochód miał tylko dwa koła. I to dwa koła skręcające, te takie z przodu. Bo on praktycznie nie ma dupy. Nie. Policja tam była, ale na szczęście udało mi się zwiać. No ciekawe ile pojadę, zobaczcie. Luźną gumą 340, pięknie. Wow, ole mi się udało, cholera. No to teraz tu. Co się nie da? Jak się nie da? Wszystko się da.
pięknie leci. Dobra, tu jedziemy skrótem zaraz i uwaga! Co się nie da? Jak się nie da? Wszystko się da. Jedziemy. Fajny samochód, bez kitu. Ale nie chciałbym go chyba mieć w karierze, wiecie, żeby go testować. No bo w sumie nie wyróżnia się niczym szczególnym, choć poza tym może przyspieszeniem od 0 do setki, które powala. No ale Lotus mnie rozwalił teraz po prostu, nie spodziewałem się takiego skrętu. Okej. 55% to dopiero połowa. Ale damy sobie radę. Idziemy przez park. Wow, teraz się naprawdę szybko jeździ, nie? Bo tak jak na początku tej serii wyzwań, to jeździliśmy jakimiś tam golfami bez żadnego tuningu. A teraz... O! Na razie cicho, man. I teraz tu. No, okej, okay, dobra. Mercedes chciał przejechać sobie pod tirem, nie ma z problemu. Jeee! Yeah. O, okej, okay, tu jest bramka, świetnie. Idziemy tu. Może tu będzie mniej policji, nie blokowało. No, dobrze pojechałem, ale trochę dłużej i trochę tam prędkości straciłem, spadaj. Dobrze, że nas policja goni, nie jest nudno dzięki temu. Już to mówiłem, wiem, ale... Tylko potwierdzam. Cholera. Ależ dziwny wyścig, naprawdę. Ja jestem przyzwyczajony do tych urdowskich tras. Jadąc mostłą te zupełnie innymi nitkami, to jest mega przyjemne. Bo te urdowskie trasy, no, bądź co bądź się znudziły. Chciałbym, aby były jakieś nowe tak na marginesie. A tu mamy taką różnorodność. No fajnie by było, jakby te wszystkie pojawiły się w Wordzie. Ojej, do rotacji teraz jakby dodali. No to by kurde, tyle graczy wróciło, że szok. Ciekawe, czy to możliwe. W sumie to nie jest chyba duży nakład pracy. To nie jest to samo, co projektowanie nowych samochodów. Po prostu wklejenie teraz z Most Wanted. Nie wiem, być może jest. Ja się nie znam tam na tworzeniu gier, ale... No nie, wydaje mi się, że jest to taki mniejszy problem. Zrobimy sobie jeszcze koszty zniszczeń. Ile tu muszę? Milion nabić? Czy 2 miliony? Bounty? A. 150 tysięcy? Boże. Jest pikuś. No to jedziemy. Jedziemy na posterunek, czy może nie? Tutaj. Tu wszystkich rozwalę od razu. Najwięcej punktów się nabije. A dopóki ładnie mi towarzyszą tutaj korwetki. Wow, od razu. Ekstra, już 50 tysięcy. Dobra, gdzie tu będzie ten? Jedziemy tu. Będzie kolczatka. Świetnie. Dobra, i teraz tutaj będą... Będzie ta chyba wieża ciśnień, czy co to jest tutaj? Nie wiem, co to jest. Yeah. 60 tysięcy, o kurde. Dobra, jedziemy z powrotem do Rosewood. Tutaj będzie pole golfowe, to. Oj, tu nie będzie po prostu breakera. Muszę, no to przedostanę się tutaj na stadion i rozwalę rusztowanie tam w jednym miejscu za lasem. Aha, tu będzie jeszcze coś. No tak, tu będzie ten daszek z beczkami, to też zrzucimy. Zawsze to parę dodatkowych punktów. A goni mnie jeszcze spory peleton, więc... Co, oni zawracają? Ej, poczekam na nich. Dobra, no chodźcie. Tak, zobaczcie ile ich tam jest. Kurde, rozwalają się. Tu się chodźcie rozwalać. Zaraz skończę to wyzwanko. Tak. Samochód pędzi, bez kitu. Wow!
O kurde. No tego się nie spodziewałem w tym miejscu. 22 tysiące. No to już prawie kończę. Jeee! 20 tysięcy. Za rozwalenie jednej korbety 20 tysięcy. No jak tutaj wolno to... O, po prostu szybko się kończy, no o to mi chodzi. Jeee! W razie i teraz tu. Bach! I teraz wystarczy tylko uciec. No, że tu mamy stadion. To po prostu uciekniemy. Tak. Dobra. Już nawet możecie puścić kciuki. Spokojnie, teraz mi się uda. Yeah. I gubimy pościg. Tak. Nie widzisz mnie? Świetnie, nie widział mnie. No i po wszystkim. Bardzo fajne wyzwania, bardzo dobrze, że już można szybko śmigać tymi wozami. To są chyba zresztą wozy na maksa już tuningowane, naprawdę czuję tutaj niezłą moc, jak jadę. Takim Mercedesim, sisim. Mercedes, tak. No nic, fajnie dzisiaj było, bez kitu, naprawdę podobały mi się te wyzwania. No poza tą śmieciarką, bo ja jednak wolę szybko jeździć, wiecie. Fajnie się rozwalało może trochę, ale jednak wolę jechać szybko niż masywnie. No cóż, jeszcze tylko trzy linijki tych zadań nam zostały. Ostatnie to będzie czas pościgu. Boję się tego. Pewnie da nam 60 minut. O Jezus. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa.